Kochani, dzisiaj ludzie wyglądają jak stada zaganiane. Jak zaganiane stada. Z jednej strony zagania ich wojna, z drugiej strony zagania ich COVID. Błąkają się jak owce, które nie mają pasterza. Wszystko jest zupełnie niestabilne. Szukacie bezpieczeństwa i nie znajdujecie w niczym bezpieczeństwa. Wydawałoby się, że jeszcze do niedawna bezpieczeństwo było w stałym zatrudnieniu, a teraz wcale nie jest to takie jasne, że to zatrudnienie będzie. Wydawałoby się, że to bezpieczeństwo jest w tym, że jest suwerenne państwo. Ale to nie jest takie jasne, że to państwo takie będzie. Wydawałoby się, że poczucie bezpieczeństwa jest w tym, że sobie radzisz, że masz dwie ręce, że jesteś zdrowy. Ale to nie jest takie jasne, że możesz na sobie polegać. Bo co masz, żeby uczynić siebie, nie wiem, silniejszym? Czy jesteś w stanie przedłużyć swoje życie chociaż o jeden dzień? Nie ma nic pewnego na tym świecie. I to jest coraz bardziej jasne. I jakiekolwiek zakupy, nie wiem, imprezy, cokolwiek, czym się jakoś otępiasz, w ogóle nie przysłonią ci tego faktu, że nie ma nic pewnego na tym świecie. Nie ma pewnego oparcia na tym świecie. Wszystko się chwieje. 22 lata temu jeszcze tak nie było. 4 lata temu jeszcze tak nie było. Ale dzisiaj tak jest. I będzie coraz bardziej. Ponieważ pod rządami ludzi ten świat się rozpada. Tak mówi Biblia, że ten świat idzie na zatracenie, jest dotknięty przekleństwem przez to, że człowiek zgrzeszył. Tym światem włada człowiek, który zgrzeszył. Jeśli patrzysz na to, co się dzieje i pytasz się, gdzie jest Bóg w tym wszystkim, dlaczego czegoś z tym nie zrobi, to powiem ci, że Bóg oddał władzę człowiekowi i nigdy jej nie zabrał. I nadal ty masz władzę nad tym, komu się poddać, czy być poddanym temu światu, który jest tak niepewny i być miotanym lada wiatrem historii. Czy poddać się temu, który jest królem królów i którym może cię wyratować? Bóg nie jest Bogiem tłumów. Bóg nie interweniuje globalnie. On nie powstrzymuje wojen. Nie powstrzymuje twoich wewnętrznych wojen. Ale moją wojnę wewnętrzną powstrzymał. Ponieważ zrobiłam dobry użytek ze swojej wolnej woli i 22 lata temu zawołałam do Boga, kiedy byłam na swoim prywatnym dnie i było już dla mnie jasne, że jest we mnie jakiś wewnętrzny błąd i nie jestem w stanie sobie poradzić sama. Spojrzałam w siebie i zobaczyłam, że nie jestem ideałem. Spojrzałam w siebie i zobaczyłam, że jestem niewystarczająca. Spojrzałam wtedy w siebie i zobaczyłam, że nie mam punktu podparcia i tak naprawdę nie mam gwarancji na lepsze jutro. Nie ma niczego w moim życiu, co by mi gwarantowało nadzieję na lepsze jutro. I z tego punktu, w którym byłam, nie byłam zbyt dobrym człowiekiem. Zdradzałam swojego męża, zabiłam swoje dziecko, budowałam swoje poczucie własnej wartości na tym, że przypodobywałam się innym ludziom. Ale z tego punktu zawołałam do Boga, zawołałam do Jezusa Chrystusa, ponieważ
Lata wcześniej usłyszałam, że ktoś taki jest realny, że on jest realny i że on w realny sposób jest w stanie zmienić ludzkie życie. Zawołałam do Jezusa i on nie pozostawił mojego wołania bez odpowiedzi. W momencie, kiedy zawołałam Jego imię prosto z serca, kiedy uwierzyłam, że On jest realną osobą, że On naprawdę za mnie umarł i że naprawdę zmartwychwstał, w tym momencie On jako duch wszedł do mojej głębi, do mojego serca. Narodziłam się na nowo i stałam się nową osobą. W moim duchu, w mojej głębi pojawiła się pewność. Przede wszystkim pewność tego, że nie idę do piekła, że jestem już uratowana i zbawiona. Po drugie, wypełniła mnie miłość. Ta miłość, której tak łapczywie szukałam po kątach, po śmietnikach tego świata. Wypełniła mnie pewność i miłość. Wypełniło mnie poczucie bezpieczeństwa. Wypełniło mnie poczucie zaspokojenia i tego, że jestem chciana. Stałam się Bożym dzieckiem. W tamtej chwili stałam się Bożym dzieckiem. To było najpotężniejsze doświadczenie w moim życiu, które ma dalszy ciąg. Bo ten, kto się narodzi na nowo, jest już własnością Boga. Jestem dzisiaj Bożym dzieckiem. Chodzę z Bogiem, słyszę Jego głos, nie mylę się, nie jestem przestraszona tym, co się dzieje. Moje królestwo się nie chwieje, królestwo tego świata się chwieje i się rozpadnie, ale moje jest stałe i niezmienne. Moim domem jest niebo, wiem, dokąd zmierzam. I dzisiaj jestem tutaj na tym miejscu, żeby Ci powiedzieć, że każdy człowiek może się pojednać z Bogiem. Każdy człowiek może dzisiaj wezwać imienia Jezus do swojego życia, wezwać Jezusa, żywego Boga i pojednać się z Nim w duchu i zyskać miejsce bezpieczeństwa, zyskać pewność, a nie niepewność. Ta niepewność będzie się nasilać na świecie, bo wszystko tu się rozpada. Ale możesz być dzisiaj uratowany. W momencie, kiedy ja zawołałam do mojego Boga, do Jezusa Chrystusa, a mówiłam wcześniej, że nie byłam zbyt dobrym człowiekiem w rozumieniu tego świata, chociaż we własnych myślach uznawałam się za dobrą i uznawałam się za ofiarę. W tamtym momencie mój Bóg w ogóle nie wytknął mi żadnego grzechu. Nie wytknął mi, że zdradzałam męża, nie wytknął mi, że zabiłam dziecko, nie wytknął mi, że kłamałam, nie wytknął mi tego, że budowałam swoje poczucie własnej wartości na podlizywaniu się innym. Nie wytknął mi tego, nie wytknął mi tchórzostwa, nie wytknął mi takich rzeczy. On mi tylko uświadomił, że ginę bez Niego. Bożym zamysłem jest zamieszkać w duchu człowieka i podnieść go ponad jego marność. I dzisiaj Ci o tym świadczę. Zostałam podniesiona. Jestem zupełnie inną osobą. Kiedyś nie stanęłabym na ulicy i nie powiedziała do mikrofonu nawet jednego słowa. Byłam poniżona, byłam odrzucona, byłam związana różnymi zniewoleniami. Dziś jestem wolnym człowiekiem. Dziś jestem człowiekiem, który porusza się po tym świecie bez lęku. Nie buduję swojego poczucia własnej wartości na tym, co myślą o mnie inni. Nie boję się człowieka. Nie boję się śmierci, nie boję się choroby, ponieważ Jezus Chrystus pokonał śmierć, pokonał każdą chorobę. Uzdrawiam chorych,
Uwalniam od demonów. Uwalniam od zniewoleń. Jeśli masz w swoim życiu jakiekolwiek zniewolenie, jakikolwiek nauk, mogę cię uwolnić. Mogę cię uzdrowić. Taki jest zamysł człowieka, Boga do człowieka. Taki jest zamysł. Po pierwsze, żeby go uratować, a po drugie, żeby go wyposażyć do zwycięskiego życia tu na ziemi. To jest realna rzecz. Realna rzecz, której doświadczam codziennie w życiu. Chodzenie z Bogiem to nie jest klepanie pacierzy. To nie jest chodzenie w moherowym berecie. To nie jest spowiadanie się u księdza. To nie jest, nie wiem, przyjmowanie jakiegoś opłatka. To nie jest chodzenie z Bogiem. Chodzenie z Bogiem to jest chodzenie w mocy. To jest chodzenie w pewności, bo wiara to pewność. Nie znam bardziej realistycznie i rzeczowo patrzących na życie ludzi niż ci, którzy są rzeczywiście zjednoczeni z Bogiem, którzy rzeczywiście z Nim chodzą. Nie znam bardziej zaradnych ludzi i osadzonych w rzeczywistości niż ci, którzy realnie chodzą z Bogiem. Ponieważ to Chrystus jest rzeczywistością. A Duch Boży to jest Duch Prawdy, który wprowadza człowieka w każdą prawdę. Dzięki temu nie błądzę. Dzięki temu się nie mylę. Dzisiaj mówię ci to wszystko. Świadczę o tym, że Bóg jest. Że jest dobry. Że nie planuje dla człowieka upadku. Nie cieszy się z niesprawiedliwości. Nie cieszy się z grzechu. On przyszedł tutaj na ziemię, żeby wyrwać człowieka z grzechu. To jest miłość. Jezus Chrystus to jest wcielona miłość. Miłość to nie jest nic romantycznego. Miłość jest wtedy, gdy ktoś oddaje swoje życie za kogoś innego. I to zrobił Bóg. I możesz dzisiaj wzgardzić tą ofiarą, przejść obojętnie. A możesz wziąć to do siebie. I możesz uszanować to, co On zrobił. I przyjąć to. Możesz jeszcze dzisiaj poddać Mu swoje życie. Poddać Mu swoje życie. Kiedy Ty poddasz życie temu, który zwyciężył śmierć, to z automatu przejdziesz poza śmierć.